A więc witam. Na prośbę kilku użytkowników zakupiłem taki oto wentylator na USB. Teraz jest lato, gorąco, więc to taka najtańsza klimatyzacja. Zobaczymy, co to jest i jak to działa. Otwieramy magiczne pudełko. W środku, jak widzimy, jest wentylatorek, kolor czerwony, więc ładny. Jak Ferrari mamy prawie. Wyjmujemy wentylator, patrzymy, co tu jeszcze jest w środeczku. Jeszcze jest woreczek. Wyciągamy ten woreczek. Tutaj mamy takie trzy gumeczki. Proszę. Pudełeczko możemy odłożyć na bok. To są stópki. Sobie takie tutaj wkładamy. Jedną z jednej strony. To po środeczku. I jeszcze jedną tutaj. Wentylatorek jest całkiem dobrze wykonany. Dobra stal, ładnie polakowana. Solidne wykonanie. Końcóweczka USB. A więc tak, stawianego jest bardzo gorąco. I podłączamy do USB. Na przykład taki hubik USB podłączamy do byle jakiego portu. Podłączony. Jak widać, dmucha, działa. Można sobie regulować ustawienie i nawet powiem wam, że dmucha całkiem mocno i dobrze. Karteluszka, jak widać, zawija i całkiem nieźle owiewa, więc można przy tym się schłodzić. Dźwięk i głośny, zwłaszcza co może was interesować, na pewno nie zagłuszy ani telewizora, ani teściowej. Jest ok, cichutko. Piszą, że ultra cichy. Ile decybeli nie podają, no bo i po co, pewnie i tak by się nie zgadzało. Więc wentylator firmy Esperanza Jugo, polecam wszystkim. Tani zakup, zapłaciłem 15 zł, podejrzewam, że dostaniecie takie coś nawet taniej. Zapraszam na moje inne testy, proszę pisać, co mam testować, a na pewno to sprawdzę. Puma pozdrawia, kod GPS.